Dzień dobry, witam serdecznie. Tak jak mówiłem, będzie pokazane to, jak właśnie takie drabiny paszowe robione są u nas. W jednym odcinku tato coś tam od siebie powiedział, jak to mniej więcej robi. Teraz postaram się to nagrać. Tutaj już pierwszy etap, można powiedzieć, że prawie zrobiony, bo brakuje tylko górnej berki i ramka jest już wyspawana. Także samo mocowanie drabiny do ściany wygląda w ten sposób. Pręt gwintowany przechodzi przez ścianę, z drugiej strony jest podkładka, to jest na kotwę chemiczną. Do tego przykręcony, przymocowany jest kątownik. W kątowniku nawiercona jest dziurka, przez którą śrubą mocujemy właśnie drabinę paszową i tak są zrobione również te przegrody. I tutaj właśnie do płaskownika od czoła, można powiedzieć, dospawana jest rura. I tutaj pod spodem, tak jak wychodzi jeszcze ten płaskowniczek, to tutaj będzie właśnie dolegać belka, także ten płaskownik będzie nachodził jeszcze na tą belkę poziomą i będzie dospawana ta belka pozioma zarówno do tego, jak i właśnie do tego płaskownika. Takie minimalne wzmocnienie. No i na dole podobnie, tylko że na kątowniku. No i w ten sam sposób zrobione są właśnie przegrody, jak widać płaskowniczek tutaj jest dospawany w ten sposób i przez ścianę przechodzi pręt gwintowany. Także z drugiej strony w tym samym miejscu jest też mocowanie tej zewnętrznej przegrody. No i taka to filozofia. Z racji, że mamy trochę krzywe ściany, tak to zostało wymurowane, no to tutaj daliśmy sobie taki dystans, żeby po prostu przegroda była w poziomie. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o mocowanie do ściany. Natomiast przy filarach została skonstruowana taka obejma z cełownika i z płaskownika. Tutaj właśnie też jest uchwyt na mocowanie. Nawiercone są otworki, bo tutaj jest jeszcze taka właśnie przymocowana, no cełownik taki przymocowany, który osłania nam tą rurę izolowaną, tak żeby bydło tym się nie bawiło. No i tak samo na dole mocowanie pod poidło zrobione. Bo właśnie wiem, że niektórzy robią to na stałe, wmontowane już w ścianę. Niektórzy widziałem, że jakoś ustawiają sobie te skośne szczeble i po prostu murują je w ten murek tutaj, są wbetonowane. No my to robimy wszystko zdejmowalne, tak żeby można to było zdemontować w razie jakiejś usterki, awarii albo zmiana planów, że tą oborę przerobić, to już wtedy nie trzeba będzie kuć, cudować, tylko po prostu się te przęsła odkręca. Tak samo jeśli przyjdzie nam do głowy zrobić z dwóch boksów jeden boks, no to tak samo to przęsło możemy całkowicie odkręcić, ściągnąć i nie ma w tym żadnego problemu. Także z założenia tak to wygląda. I świetny bok. A to robił starczy. A prąd na spawarce jaki masz ustawiony? Po co ci to wiedzieć? Nie dowiedzą i będą spawać później. 125 na trójkę rękodę. 85 na 2,5. To są lepsi spawacze, które mamy chyba. Gdzieś tę maskę wziąć, gdy przez maskę wziąć. No także tak jak widzieliście, spawarka inwentorowa, taka malutka, fajna, przenośna, sporo już u nas zrobiła, bo w sumie całą oborę nią tato wyspawał, tak więc daje radę.
spawamy elektrodą, spawamy, tato spawa. No a co do samego materiału, to jak widać rurki miały iść na ogrzewanie szklarni, ale tam nie trafiły, gościu miał na zbyciu, więc odkupiliśmy. To są rury o średnicy 60 albo 62 mm, nie pamiętam. Grubość ścianki 3,5 mm, więc takimi spawamy. Wcześniej były to rury, bo te są inne, z innego źródła kupiliśmy, bo na wcześniejsze wygrodzenia w całej oborze kupowaliśmy też ze szklarni, z rurki, które służyły do ogrzewania szklarni. Tamte były troszeczkę w gorszym stanie, czasami trzeba było coś wyciąć, ale to były właśnie 65 mm i ścianka chyba 3 mm gruba była, choć w niektórych miejscach korozja na tyle postępowała, że były zdecydowanie cieńsze, czasami dziury wypadały, to takie elementy właśnie wycinane były. Także no, takie tutaj spawy, jak są gdzieś łączenia rur, to w niczym nie przeszkadza, wszystko trzyma się kupy, tak więc jeśli chodzi o materiał, to właśnie spawamy z czegoś takiego. No, także oszczędność materiału, tam jak przed chwilą widzieliście, to z dwóch rurek robi jedną. A tutaj już są dwie przyłapane pod kątem 60 stopni. Oczywiście najpierw sobie tutaj tato rozmierzył odległość między tym, jak będzie wychodzić, to coś około 47 cm chyba jest. Odległość między rurkami tutaj. Tutaj wyszedł jeszcze taki właśnie mały trójkącik z tego względu, bo to będzie w sumie bliźniacza drabina paszowa chyba jak ta, coś podobnego będzie. Z tym, że właśnie tutaj poidło będzie z tej strony, tak żeby też wygodnie mógł tutaj łeb wsadzić i napić się wody. Operatorzy, którzy nie będą przestrzegać nowych przepisów, mieliby dostawać karę. Projekt ustawy trafi teraz do Sejmu. Piotr Wikar, zapraszam. To jest przewlekło dostanie na głowę. Był próbowany otwornicą. Każdy mógł wytłumaczyć, że do otwornicy to jeszcze trzeba mieć sprzęt. We'll be right back.
Jeszcze odnośnie sposobu tutaj tego cięcia, spasowania. Tak jak tato mówił na filmie, jest to taka domowa, szybka metoda. Wiadomo, że niedokładna, bo teraz trzeba dużo tutaj naspawać tego. Początkowo były próby robienia tego taką wiertarką stołową, pseudowiertarką stołową. Mianowicie są specjalne uchwyty na wiertarki zwykłe, które tam sobie można do stołu przymocować. No ale w ten sposób załatwiliśmy dwie wiertarki. Słabo to szło wiertłami koronowymi, czy tam otwornicami, zwał jak zwał, bo to otwornice 65 mm. Więc no siły były duże, trzeba było budować jakieś uchwyty na rury, bo strasznie tym rzucało. No nie szło. Więc postanowiliśmy kupić taką marketową wiertarkę stołową, już z prawdziwego zdarzenia, napęd na pasek i tak dalej. No ale tym też średnio idzie, właśnie tą wiertarką stołową, to tato w takich kątownikach i płaskownikach nawierca otwory, no to do tego to jeszcze jakoś ujdzie. Natomiast właśnie tą wiertarką stołową też nie szło. Wiem, że są jakieś tam specjalne patenty, bo widziałem na YouTubie takie dosyć fajne rozwiązanie, jak to ludzie sobie robią do tego typu rzeczy. To tutaj może jak znajdę urywek jakiegoś filmiku, to wam wstawię. Czy jakiejkolwiek innej konstrukcji w naprawdę szybkim czasie. Maszynka jest tak prosta w użyciu, że nawet wasz kot poradzi sobie z jej obsługą. No i metodą właśnie prób i błędów, tak jak tato wspominał. Chcieliście wiedzieć, jak ja to robię? Proszę bardzo. Jest wycięte gumówką, szlifierką kątową. Później jest trochę spawania, ale... na domowe warunki jest dobrze. To jest pod kątem prostym. Takie coś wycięte. A tutaj mam przyrząd zrobiony metodą prób i błędów. Stawiam rurkę. Tu jest pod kątem prostym. A tutaj docinam w ten sposób. Później jeszcze indywidualnie trzeba do każdej rurki tutaj podszlifować z jednej, z drugiej strony, no tak, żeby dopasować. Spadło. I tu jest ten kąt. Ewentualnie tutaj podszlifować, wtedy się zmniejszy, zwiększy, jak tam pasuje. Mówię, to jest domowa metoda. Doszedł do takiego czegoś właśnie, że tnie pod kątem rurkę, a potem po prostu się naspawuje. No i tak jak ktoś się śmiał, tą metodą trochę tarć idzie i elektrod też trochę idzie, także ktoś się pytał, czy my to hurtem zużywamy. No jak się domyślacie, tak, trochę tego tutaj poszło, robiąc wszystko. Trochę szpara. No, także szczebelki, jak widać, tato przyspawał. Tutaj plandeka i płyta specjalnie po to, żeby nie świecić byczkom po oczach. No bo wiadomo, one też odczuwają efekty na naświetlenie oczu, także tutaj dla ich komfortu odgrodzone plandeką. No i co teraz? Teraz tato właśnie przycina te tutaj krótkie fragmenty rurki, żeby zrobić tą poprzeczkę, a ja kończę właśnie obrządek.
ciepło. No chyba jeszcze trochę mogłeś dociągnąć. Dobra, pochodzi w pójściu. No, tutaj trochę. Bu! Pokazy, bo wszyscy będą takie robić. Już nie będzie żadnej wyjątkowości. Ale będziesz miał tą satysfakcję, że to ty będziesz pierwszy. I to kto to będzie wiedział? We'll be right back.
co to by zmieniło, że jakby na zamknięte że teraz miałbyś tamtą stronę pomalowaną. Otworzyłbyś się i byś się pomalował i już stało tak. A zresztą teraz... Teraz też mogę otworzyć, pomalować. Będą tutaj ten. No wiem, myślę, że chcieli mi się zająć na 10 minut. Ciekawe czym. Zostaw to. Już masz kino zielony, dziadu jeden. Poszuj się. No idźże stąd. Idź! Teraz to będzie żyło. Tam jeszcze masz niedomalowane. Ja nie wiem, takie duże robisz. Chodzi po ścianie. Jak ja mam to teraz zamknąć? Tu masz niedomalowane. Gdzie? Tu. No, to jak widać drabinę paszową ostatnią już mamy zrobioną. Pozostało mi podać wam mniej więcej wymiary, jakie to wszystko ma, bo chyba o tym jeszcze nie było mówione na tym filmie. Wymiary boksów to wam się wyświetlą teraz po kolei, czyli boks pierwszy, drugi, trzeci i czwarty, bo mierzyłem to na ostatnim filmie, którymś z ostatnich filmów, teraz dokładnie już nie pamiętam, jak to wyglądało. Tamten pierwszy ma chyba 4 metry szerokości, tutaj jest coś koło 3,60 w ten sposób, czy 3,70, już też nie pamiętam. No i każdy kolejny boks jest ciutkę węższy, bo wiadomo, byczki mniejsze, bo my przeganiamy. Nie trzymamy jednej grupy od początku opasu do końca opasu w jednym boksie, tylko jest to właśnie taki cykl przechodzony tak, że w ostatnim boksie, tak zwanym wyjazdowym, tutaj właśnie są już wrota, przez które zawsze właśnie wpędzamy byczki na samochód. Bo jest po prostu tak najwygodniej zajechać przez podwórko tutaj pod samą oborę i nie trzeba kombinować się bawić, tylko stąd zawsze będą wyjeżdżać. Także co do wymiarów samej drabiny, no to tutaj gdzie mamy największe byki, no to będzie to rozstaw, bo to jest głównym zapytaniem zawsze, jaki jest tutaj rozstaw. 52 cm jest między tymi. Rurka od stołu paszowego jest na wysokości niecałego metra. Natomiast odsunięta jest od drabiny o, no to ma 18 cm, więc tutaj mamy 25 cm. Wystaje z tego względu, żeby po prostu było schowane za filarem, żeby nie zahaczyć ciągnikiem podczas manewrowania tutaj w środku. Także tak to wygląda. Rurka usytuowana jest w połowie drabiny. Pokazuję tutaj na razie na tym przykładzie, bo tam później szczebelki są troszeczkę węziej zrobione. Sama drabina paszowa, no i tutaj nie ma byków, więc możemy sobie na spokojnie tą największą drabinę pokazać. Sama drabina, jak mi się uda, to wam powiem, że ma ciach około 1,40 m. Sama konstrukcja drabiny, czyli plus 25 cm murka, no to 1,65 m, czyli jak stanę tam u byków, bo tam jest jeszcze chyba z 20 cm niżej, no to ma to około 1,80 m od poziomu tam, gdzie stoją byki. Także to jest chyba spokojnie, aż nad to wystarczy. Także co tu mogę więcej powiedzieć? Takie są wymiary tej największej drabinki. Tutaj jeżeli chodzi o tą barierkę, to jest to samo. Jedyne co się zmienia, to może być inny rozstaw rurek.
znaczy się szczebli w drabinie i tutaj jest 46 cm otwór na łby, co w zupełności wystarcza. Tutaj z kolei mamy podobnie 46 i tu na końcu mamy 43 cm. Niecałe 43 cm. Natomiast tutaj u tych, bo tutaj drabina jest jak widzicie mniejsza, tutaj maksymalnie takie roczniaki mogłyby stać, ale zobaczymy jak szybka będzie ta cyrkulacja, ten obieg tego bydła w tej oborze, więc zobaczymy jakie, mniej więcej gdzieś może za rok dopiero, jakie najstarsze sztuki tutaj będą trzymane. Mówię, że za rok, no bo to się musi jeszcze tutaj wszystko właśnie unormować, bo jeszcze nam dużo grup brakuje. Także wszystko z czasem. No i tutaj wszystkie trzy drabinki są takie same. Ta drabinka ma wysokość około metra wysokości, a między szczebelkami mamy 37 cm. No i tutaj w zależności od tego jakie są byczki, to mamy poprzykręcane deski, żeby po prostu między szczeblami nie przełaziły. I to jest tyle w sumie, jeśli chodzi o tą konstrukcję. Myślę, że co nieco tutaj pokazałem. Tak jak widzieliście, konstrukcja była spawana już tutaj na miejscu. Nie było to robione gdzieś osobno i potem wpasowywane. Ma to swoje plusy i minusy, czyli jest robione na wymiar, ale z racji, że właśnie było to wszystko tak na sztywno spawane, to już spawając tutaj na koniec tą rurę, tą belkę, barierkę, troszeczkę nam chyba tą drabinę zwichrowało, bo dziurki tutaj pod śruby już nieco nie pasują, więc gdzieś ją musiało troszeczkę zwichrować i to jest pewien minus tego. Ale jak tam kto se wymierzy co do milimetra, jest wprawnym spawaczem, to myślę, że spokojnie można to gdzieś zrobić z boku i dopiero później przymontować. Zresztą jak kto se tam uważa. Były właśnie prośby, żeby taki filmik o drabinie paszowej zrobić, bo pytania są najczęściej o to, więc coś takiego nagraliśmy razem z tatem, można powiedzieć, bo on był głównym konstruktorem tutaj, jak widzieliście. No, także chyba w tym odcinku to tyle. Poidełko jest już gotowe, więc czekamy już tutaj na kolejne byczki. Dzisiaj mamy sobotę wieczór, więc w przyszłym tygodniu bierzemy się za wywalanie obornika, za przeganianie bydła. Także już tutaj powinno być to obsadzona, ta część obory. Dobra, to by było na tyle. Dziękuję serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że cokolwiek ten film wniósł, może komuś coś pomógł. Jeśli właśnie było kilka osób chętnych na taki materiał. Więc dzięki serdeczne za uwagę. Widzimy się w kolejnych filmach. Do następnego. Cześć.